swój Radka Dejmka, przekazuje piłkę do lewej strony, Grzegorz Rogala wbiega na połowę przeciwnika, rajd Rogali, to już okolice pola karnego, do linii końcowej Rogala, zagranie w pole karne, błąd przyjął, uderzył, obronił to obrońca, kapitalna interwencja stojącego na 5 metrze zawodnika Lecha. Adrian Błąd wprowadza teraz na połowę przeciwnika, dośrodkowuje przed bramkę, strzał głową, obrona kapitalna Szymańskiego, a próbował Arkadiusz Woźniak, bliski był trzeciego gola w tym sezonie. Gałecki, cała drużyna GKS-u oprócz Bartosza Mrozka na połowie Lecha, co się rozumie samo przez się, wszyscy piłkarze Lecha na własnej połowie. Michalski dostał podanie na prawej stronie, dośrodkowuje w pole karne, dobra tutaj interwencja Niewiadomskiego, jeszcze Woźniak, strzał zablokowany, na spalonym Dawid Rogalski. Lech odbudował ustawienie i już całą drużynę broni na swojej połowie. Błąd, Woźniak. W roli lewoskrzydłowego teraz Arkadiusz Woźniak, pędzi do linii końcowej, jest już w polu karnym. Arkadiusz Woźniak wykłada przed pole karne, błąd, nie uderzył, jeszcze błąd ponad poprzeczką. Stefanowicz wyprowadza akcję swojego zespołu z połowy Gieksy. Woźniak do Kiebzaka, Szymon Kiebzak środkiem, strzał ponad poprzeczką. Raz jeszcze przenoszą piłkę ponad bramką Szymańskiego zawodnicy GKS-u Katowice. Rzadko udawało mu się wymienić kilka podań. Raczej szukali ci młodzi chłopcy u Latowskiego prostych środków. Michalski na prawej stronie. W środku pokazał się Kiebzak. Do niego powędrowało to podanie. Szymon Kiebzak zatańczył z obrońcą Lecha. Do linii końcowej Kiebzak przedarł się. Zagrywa w pole karne. Strzał głową, ale ponad poprzeczką. A próbował Arkadiusz Woźniak. Piłkarze Rafała Latowskiego. Teraz środkiem pędzi Kryk. Dużo ma miejsca. Rozrzuca na prawą stronę, ale zbyt lekko przejął Rogala. Stefanowicz teraz w kontrze GKS-u. Jest Woźniak na lewej stronie. Zaprosił do akcji Rogale. Ten zagrywa w pole karne. Ślizgiem interweniują obrońcy Lecha, ale jeszcze Rogala. Piłka do niego wróciła. Zagrywa w pole karne. Strzał! Zamieszanie! Z najbliższej odległości nie trafił Michalski, a ten strzał za pola karnego Kiebzaka. Bardzo, bardzo niecelny. Powoli pod pole karne Lecha. Ale to być może poznaniacy chcą wciągnąć zespół Rafała Góraka. I teraz dużo miejsca ma w środku Szymczak. Rozrzucił na prawą stronę. Tymoteusz Klubś w akcji indywidualnej wpada w pole karne. Klubś strzał z ostrego kąta, niecelny. Szybciutko na prawej stronie chcą Lechici zawiązać ten atak. Klubś zagrywa do Tupaja. Paweł Tupaj, 16 metr, piętą do Klubsia. Lewa noga! Strzał ponad bramką, ale to była bardzo dobra akcja Lecha Poznań. No, drodzy Państwo, a my w 68 minucie mamy czerwoną kartkę. Niesamowite. Wybicie bramkarza Lecha Poznań. Wychodził na czystą pozycję chyba Tupaj. Powalił go Kacper Michalski i Gieksa będzie kończyła ten mecz w dziesiątkę. No bo wychodził na czystą pozycję zawodnik Lecha Poznań. Stały fragment gry dla Lecha Poznań. Kryk centruje w pole karne, piłka w rękach Bartosza Mrozka. Ten zagrywa długą piłkę na Adriana Błąda. Dobrze przyjął na klatkę piersiową Błąd. Schodzi do środka Adrian Błąd. Zagranie na lewą stronę. Tu jest Rogala. Rogala na prawą nogę. Strzał broni Szymański. Dobra akcja GKS-u, ale to uderzenie Rogali w środek bramki. Rozpędza się lewą stroną teraz Pawlicki. Zagranie do Tupaja. Traci jednak Lech na połowie przeciwnika i szansę na kontrę ma GKS. Błąd. Zagrywa Kiebzakowi. Kiebzak wpada w pole karne. Szymon Kiebzak, wycofanie przed bramkę. Woźniak strzał i gol! Gol 1-0 dla GKS-u Katowice. 75 minuta. I grająca w dziesiątkę Gieksa obejmuje prowadzenie. Nie udawało się grając 11-11. Udaje się, kiedy GKS ma jednego piłkarza mniej na boisku.
Kryk teraz środkiem, Eryk Kryk, zagranie do Tupaja, Tupaj przed bramkę, tam przyjmował Bartkowiak, ale uciekła mu piłka. Urynowicz przejął piłkę źle przyjętą przez Niewiadomskiego. Rozpędza się Marcin Urynowicz, zagrywa i piłka do niego wraca. Urynowicz 2-0! GKS 2-0, ale to jest bramka, którą trzeba zapisać na konto Karola Szczymańskiego. Przymierzył lewą nogą zza pola karnego Marcin Urynowicz. No i pokonał bramkarza, mimo iż strzelił w dolne rejony krótkiego rogu. Arbiter ma już gwizdek w ustach, być może po tym wybiciu Bartosza Mrozka zakończy to spotkanie. Tak też się dzieje. GKS Katowice wygrywa trzecie domowe spotkanie z rzędu w lidze.